Najważniejsze dla nas było to, żeby faktycznie wydobyć potencjał tych witryn. Wiedziałyśmy, że te witryny w centrum miasta to jest największy atut sklepu i że większego on nigdy mieć nie będzie. Nie sam szyld jest tak naprawdę odzwierciedleniem wizerunku sklepu, ale też sama witryna może zmienić zupełnie jego charakter i małymi nakładami finansowymi jesteśmy w stanie zmienić wizerunek sklepu i przyciągnąć spojrzenia odbiorców. Zaczęłyśmy od pytania o potrzeby pani Joli, o potrzeby klientów, o to, kto do sklepu przychodzi. Przejrzałyśmy potem asortyment, wyróżniłyśmy z niego grupy i stworzyłyśmy takie tematyczne obszary, które przerodziły się w światy, które widzimy teraz za mną na witrynach. Najważniejsze było to, żeby witryny zaczęły mówić do przechodniów i żeby przykuwały spojrzenie, dlatego zdecydowałyśmy się na znane w kulturze motywy, jak na przykład bebok ze śląskich podań czy pocałunek Klimta. Taka metamorfoza jest w ogóle pierwsza w historii naszego projektu, bo projekt Dobry Widok we Wrocławiu rozpoczął się właściwie prawie 10 lat temu na Nadodrzu, jako witryny Nadodrza. Pracujemy z szyldami, z wyklejkami na szybach, z całym tym wizerunkiem zewnętrznym sklepu. Dobremu widokowi przyświeca bardzo prosty cel. To znaczy, żeby mieszkańcy Wrocławia, wszyscy turyści przyjezdni we Wrocławiu mieli dobre widoki. To oznacza nie tylko odmienienie jednej witryny albo zrobienie jednego szyldu, ale myślenie o mieście jako całości. I tym sposobem miasto powoli, powoli uzyska taki poziom estetyki, który po prostu sprawi, że będzie nam się dobrze żyło i że nasza jakość życia się podniesie.